Zdarza się, że ktoś mówi takie słowa: ja tam swoje wiem, ja już swoje przeżyłem i już swoje wiem. Albo na przykład mówimy: zostawcie go w spokoju, on ma swój świat. Właśnie to słowo swoje. Dzisiaj w Słowie Bożym czytamy, że bezbożny, jeśli chce się nawrócić, musi porzucić swoje bezbożne drogi i swoje knowania. Właśnie nawrócenie polega na tym, że trzeba porzucić to, co jest swoje. Ten swój światek, który człowiek nieraz sobie tworzy w swojej głowie, w swoich wyobrażeniach, w swoich planach, zamierzeniach. Właśnie może człowiek sobie poukładać świat po swojemu i tak poruszać się w obrębie tego, co moje, że jest tak, jak ja chcę, wszystko ma być tak, jak ja sobie wyobrażam i próbuję właśnie całą rzeczywistość tak dopasować do tego, co moje. Nigdy nie odnajdziesz Pana Boga, ani nigdy nie odnajdziesz bliźniego tak naprawdę, jeśli nie wyjdziesz poza ten krąg tego, co twoje. Jeśli nie spróbujesz przełamać właśnie tego swojego. Właśnie jeśli nie wyjdziesz ze swojego świata, jeśli nie zaczniesz rozumieć sposobu myślenia innych ludzi, jeśli nie spróbujesz poznać jakichś innych dróg, a będziesz usiłował chodzić tylko po swoich drogach, po tym, co jest tobie znane i w czym czujesz się bezpieczny. Nawrócenie, tak mi się wydaje, zaczyna się właśnie od porzucenia tego, co swoje, co sobie tak uknąłem, co sobie właśnie jakoś zbudowałem wokół siebie.